Dobra, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Harzowanie 4 na modyfikację Historical Poland, National Focus, 3 and more. Na wstępie przypominam o srogiej łapce w górze i z oczystym komentarzu. My natomiast przechodzimy do rozgrywki. Ostatnio oddaliśmy tfu-tfu Litwę oraz Łotwę pod wpływy sowieckie. To oczywiście troszeczkę kupiło nam czasu, dzięki czemu możemy się teraz uporać ze Szkopami. To nie wygląda tak źle, Widzę, że pierwsze dropy tutaj się pojawiają. Jeżeli aliantom by się udało tutaj się zdesantować, przyzająć porty, przyczółek, solidny przyczółek na wybrzeżu holenderskim, właściwie belgijskim, to byłoby dużo łatwiej. A szkoda, że przy poprzednim podejściu, gdy chciałem walczyć z ruskimi, nie było takich desantów, no ale miejmy nadzieję, że teraz się uda. Jest też wojna w Jugosławii, miejmy nadzieję, że Jugosławianie troszeczkę również nam czasu zdobędą. My natomiast możemy przejść do samej rozgrywki. Widzę, że ten atak raczej się powiedzie, tutaj może być problem, zwłaszcza, że idzie dywizja ze wsparciem. Weźmy może te trzy dywizje, żeby na razie ich tutaj wstrzymali. Może udałoby nam się coś tutaj pusznąć. Dobra, możemy otrzymać rozgrywkę, jak to wygląda? Kiepsko, bo to są dwie dywizje się bronią. Wspomóż z tym z atakiem, 85. Może siądzie, 87. Fajnie byłoby zdobyć tą prowincję. Tutaj się przebiliśmy doskonale. Widzę, że wenezuelski korpus ekspedycyjny pojawił się w Rostoku. Nawet dwie dywizje. Interesujące, bo wy dostajecie od Wenezueli, prawda? Oni nie są tu waszej frakcji. Właśnie, to są korpusy ekspedycyjne, jeszcze gdzieś hiszpańskie powinny być. Problemem cały czas są Węgrzy. Są puszowani z dwóch stron przez Włochów oraz przez Niemców. Widzę, że tutaj raczej odpuszczą internet, chociaż mogliby odbić pecz, bo jest pusty. Jugosławia jakby najdłużej walczyła, to tym lepiej. Co, przebiliśmy się? Tutaj się przebiliśmy, tu jest pusta prowincja, więc lecimy od razu dalej, możemy odciąć nawet Rostock. Tutaj się też przebiliśmy, więc ten wasz atak raczej już może zostać wstrzymany. Zrobiliście swoje, chłopcy, doskonale. Wiem, że troszeczkę potraciliśmy żołnierzy, ale o to chodziło, mamy jedną prowincję dalej. Zajęcie zostało Drezno, gdzie jest jedna osłabiona dywizja, więc nie ma na co czekać. Jak ta prowincja? Aha, bo to jest tak ta prowincja wygląda. Okej, myślałem, że to jeszcze pomiędzy tym jest jedna prowincja, a to jest już Drezno. Okej, no dobra. Nie, to jest osobna prowincja. Czemu ty nie możesz tędy przejść? Aha, bo z tej prowincji tylko się da. Okej, dobra, ale ta prowincja jest pusta w takim razie. Nie jest pusta. Spróbuj dopuszować, to jest jedna osłabiona dywizja. Naprawdę dacie radę, uwierzcie mi, że dacie radę to spuszować. Tu znowu pojawili się Niemcy. Trzeba by ich stąd pusznąć. Nie wiem, jak mogę pomóc Węgrom, jak im wytłumaczyć, przemówić do rozumu, że muszą podnieść pobór wojskowy, jeżeli cokolwiek chcą zrobić, osiągnąć w swoim śmiesznym życiu. Australijczycy cofnęli nam Lendliza. Jest desant, jej, i mają port nawet. Elegancko, elegancko. Dobrze. Ej, czy Amerykanie weszli już do wojny? Czy mi się wydaje? Bo jeżeli alianci są w stanie, nie, ale wysyłają im korpusy ekspedycyjne. To bardzo dobrze. Może alianci zatrzymali wojska włoskie i niemieckie na terenie Jugosławii. To też byłoby niegłupie. To też byłoby naprawdę niegłupie, jeżeli coś takiego by się wydarzyło. Dobra, tutaj widzę, że jest jedna osłabiona niemiecka dywizja. Świetnie. Rozciągamy mocno linię frontu. Spróbuj iść tędy. Tu zaraz pójdą uzupełnienia. Przydałoby się zająć jednak ten Rostock, bo to jest jednak... Czekajcie, wenezuelskie dywizje z czego się składają? Artylerię? Wow, dużo artylerii macie jak na dywizję. No dobra, ale zaraz jeszcze tu jedna dywizja wejdzie. Musimy to zdobyć, bo to nas będzie za dużo dywizji, nam będzie zabierało oblężenie takiego Rostocka. Odcięcie. Dobra, zrobiliśmy doktrynkę. Teraz zrobimy sobie zwiat plus 1, szansa wsparcia plus 2%. Bardzo fajne rzeczy, zwłaszcza, że mamy ten duch narodowy, który sam z siebie daje nam 3%. Weźmy tą dywizję, podejdźmy tutaj. Jedną dywizją możemy udać się tutaj. Są puste prowincje, więc je zajmujmy. Tutaj, jeżeli chodzi o tereny Czechosłowacji, to będzie problem z puszowaniem. Nie dość, że są góry, to jeszcze są te ich przeklęte forty, więc będzie problem. No nie wiem, no tu jest, zobaczcie, tu mamy z dobrych kilkanaście dywizji. To jest tylko jedna niemiecka dywizja. Nie ma fortów, ale są wysokie góry. Jakieś kary? Błoto oraz lekki deszcz. Zobaczmy. 92. Może się przebijemy. Może się przebiją nasi chłopcy. Nie wiem, Niemcy muszą naprawdę dostawać mocno po dupci, jeżeli... tak osłabili linię frontu, że nasi generowie twierdzą, że mogą puszować. No jest desant. W Jugosławii też jakby się troszeczkę cofali, jeżeli chodzi o tereny Chorwacji, no tylko żeby Węgrzy się utrzymali, bo ta flanka, tutaj Karpaty są całkowicie niekryte. I żeby jeszcze Rusy nam dali jeszcze troszeczkę czasu. Oni się przygotowują do wojny z Finlandią, to trochę im zajmie. Mam nadzieję. Dobra, widzę, że Niemcy uzupełniają linię frontu. Ty nas atakujesz? Co ty robisz? Dobra, ty nas atakuj. Dobra, ten Rostock musi paść. Czemu nikt nie idzie do tej prowincji? Co z wami jest nie tak? Halo, proszę to pozajmować. Tak samo ty możesz się udać tutaj. Wow, widzę, że Niemcy mają naprawdę... Ej, bo Włosi odeszli. Ej, Włosi zniknęli. Włosi wycofali swoje dywizje. Elegancko. Czyżby był desant?
No, Sardynię już stracili. Włochy też tracą. Tobruk się trzyma. Wow. Czy są forty? Nie, nie ma w Tobruku. W Tobruku powinny być forty. O. Hiszpania nie weszła do wojny. Nie, ale wspiera ich dywizjami. Npowera nam starczy. Jak wygląda nasze zaopatrzenie? 10 tysięcy, 26 tysięcy. 10 tysięcy. Tutaj mamy pełne linie produkcyjne. Już zaczęliśmy pojazdy samochodowe bardzo sensowną liczbę robić. Okej, okay, to dobrze, zaraz nawet myśliwcy zaczniemy produkować, to mi się naprawdę podoba. Ten Rostock tylko mnie troszeczkę martwi, weź podrzuć więcej dywizji, nie, musisz tędy przejść, no dobra, podrzuć więcej dywizji, bo im szybciej to padnie, tym lepiej będzie dla nas. To jest port z zaopatrzeniem bliższy, japońscy dyplomaci w Berlinie, no to jest problem. Szkoda, że nie zdążyliśmy, no właśnie, zaprosić w Japonii do naszej frakcji, ale to za dużo celów narodowych, za dużo byśmy czasu stracili, a wojna nam się zbliżała. Okej, okay, dobra, tu może powstać soczysty kociołek, tylko widzę, że nas Włosi kontrują. Magdeburg, nie, chodź tędy. Te dwie dywizje podeszli tutaj, tutaj, a jedną dywizję tędy i tędy. Możemy odciąć dwie włoskie, jedną niemiecką dywizję, zawsze coś, zawsze do przodu. Dobra, tu raczej się przez Rostock przebijemy, to dobrze. No i te dywizje mogą pokryć z powrotem linię frontu. Doskonale, tu... Możemy w końcu zdobyć tą prowincję z łaski swojej. Dziękuję, o to chodziło, o to chodziło. Oj, tu Węgrom przydałaby się malutka pomoc, więc im wspomóżmy. Przy okazji wszyscy możemy zaatakować, może odbijemy. To jest nasze czy węgierskie? To jest węgierskie. Oni tutaj gdzieś mieli dużo stali, właśnie. Wy tutaj mieliście dużo stali, cały czas kontrolujecie tam stal. To dobrze, ważne, ważne, żeby Niemcy tego nie mieli. No i patrzcie, patrzcie, jak ładnie już puszujemy. Bardzo dobrze, szkoda, że Hamburga nie zdążyliśmy zająć, ale to było zbyt ryzykowne. Za mało dywizji mieliśmy na tym... na tym odcinku frontu. Tu widzę, że włoska dywizja, ale ją raczej wypniemy, raczej tą włoską dywizję wypniemy. Nie wiem, czy to nie jest moment, żeby zacząć puszować, bo tu Anglicy się desantują, tutaj wojna w Jugosławii trwa, więc myślę, że to jest moment, w którym możemy zacząć próbować jakieś lekkie pusze uskuteczniać, więc zrobimy coś takiego. Zróbmy coś takiego, weźmiesz, będziesz puszował defensywnie. To jest ta armia Kraków, tak? To jest te 8 dywizji. Ty masz linię front, spróbujmy tak. Ta armia również. Ty masz nie puszować, ty masz nie puszować, to są góry, więc raczej żebyś nie puszował. O, dobra. No. Już widzę, że to jest samobójcze ataki. Nie wiem, to beznadziejne. Ostrożny plan, wykonywanie planu, czy zrównoważony. I tak czy siak będą puszowali przez rzekę. A, szkoda gadać. I teraz która dywizja gdzie puszuje? Ty puszujesz tu. To ta dywizja puszuje tu. Tu się zatrzymaj, ty też się zatrzymaj, bo te ataki były bez sensu. W sumie ty też możesz się zatrzymać. Nie wykonuj swojego planu, ty też. Ty też nie wykonuj swojego planu. Bo widzę, że puszujecie w bezsensownych punktach i tylko tracimy manpower. I żołnierze. No ale tu się przebiłeś. Gratuluję, gratuluję. Finlandia przyjmuje radzieckie żądania. Mają pokój, ale za jaką cenę? Po długiej debacie fińskie władze przyjęły radzieckie żądania dotyczące ustępstw terytorialnych Karelii. Sowieci uzasadnili swój wniosek potrzebą stworzenia strefy buforowej dla Leningradu oddalonego od dawnej granicy z Finlandią o zaledwie 30 km. Wielu obserwatorów obawiało się, że Związek Radziecki spróbuje wziąć tę ziemię siłą, ale groźba wojny została w znacznym stopniu zażegnana. Mają pokój, ale za jaką cenę? No, widzę, że Finowie ustąpili. Naprawdę? Aż tak baliście się ruskich? 16 dywizji... no dobra. Ale może coś by tutaj poskubali. Fajnie by było utrzymać ten Magdeburg, ale czy my damy radę? No, tak średnio bym powiedział. Co mi tutaj was puszuje? Dotrzymaj się, to też się zatrzymaj z tego Berlina. Dajcie się im wycofać. Właśnie, teraz możemy tutaj wejść. Doskonale. Jak wyglądają Węgrzy? Dobra, odbiliśmy węgierską prowincję. Nawet na północy troszeczkę. Wolne fabryki wojskowe. Dawno tego nie było. Naprawdę dawno tego nie było. Czego mi potrzeba? No potrzeba mi przede wszystkim... Halo, halo. Wyposażenie piechoty. I potrzebujemy nową linię produkcyjną sprzętu wsparcia. Czy ja chcę zmieniać artylerię? Nie, nie, nie. Bo to mi spadnie znacząco wydajność produkcyjna. A ja wolę, żeby chociaż więcej się produkowało, ale starszego modelu. Tak, myślę, że to jest na razie ważniejsze na tym. O, straciliśmy Magdeburg. No szkoda. To nie musisz odbijać. Wystarczy, żebyśmy trzymali się tej rzeki. I będzie doskonale. Tu widzę, że pod Dreznem się przebiliśmy. Okej, no dobra, leciutki push i od razu lepiej. Tu widzę, że znowu Sowieci? Tak, Sowieci. Ta węgierska, znaczy sowiecka dywizja podesłana Sowietom znowu puszuje. Nie, bo nie dadzą. Znowu nie zdobyliśmy tej prowincji. Masakra.
Teoretycznie, jakbyśmy zajęli Hamburg, da radę? 73, podeślą dywizję ze wsparciem. No, jakbyśmy zajęli Hamburg, tutaj... O, wezwaliście Japończyków do wojny. Okej, okay, dobra, Japończycy na razie na mnie nie są straszni. A to oznacza, że Japonia również walczy z aliantami, nieprawdaż? Nie, na razie tylko z nami, okej. Okay. Zażądaj Indochin francuskich. Jakbyśmy zajęli... Tak, tak, tak. Wy wzywacie swoich papetów. Dobra, ci nas atakują Włosi. To dobrze, że nas atakują, bo im organizacja będzie spadała. Troszeczkę osłabi nas to atak, na nasz atak, ale poczekajmy jeszcze chwilę. Czekajmy. Dobra, teraz zaatakujemy z tej strony i tutaj się przebijemy i tutaj będzie również przebicie. Doskonale. Odetniemy kilka dywizji. Tak, tak. Wy wzywacie ich, spoko. Jakieś tam śmieszne japońskie papety. Okej, okay, nie mam pytań. Dziękuję, dziękuję. O to chodziło. Zapraszam, zapraszam. O takich rzeczy się nie marnuje. O, cały czas walczą o tą jedną prowincję. Ciekawe, ile tu jest alianckich dywizji. 20, 30, że tak się kitraszą tutaj. Jugosławia też się troszeczkę trzyma. Nie no, widzę, że oblężyli Split, odcięli od głównej części kraju. Węgrzy się co... Wow! Oddaliście to Chorwacji. Interesujące. Ale tą dywizję można by odepchnąć. Prawda, tą dywizję można by spróbować odepchnąć. Myślę, że tak, myślę, że tak, myślę, że można by ją odepchnąć. No i co, nie zajmiemy tego Hamburga? Nie, nie zajmiemy, podsyłają dywizję. Ale to możesz się wbić tutaj. Ty możesz udać się tędy. Ty możesz dalej puszować. Będziemy sobie tak zajmować to terytorium kawałek po kawałeczku. Okej, naprawdę soczyście. Ej, to już właściwie już niedaleko jest Holandii. Dobra, ty lecisz tu. Właściwie tu, ty natomiast lecisz tu bezpośrednio, a tędy nie przejdziesz. No to tutaj, okej, dobra. Oczywiście nam też wydłuża linię frontu, bo nie możemy puszować od strony Czech. Chociaż... Oni tu mają po jednej dywizji, ej, naprawdę muszą mieć jakąś beznadziejną sytuację. Nie wiem, co oni robią, ale to wygląda źle. Dla Niemców. Możemy wygrać tą wojnę, ej. Chodź tędy. Tu. Przebijaj się tutaj. Okay. Żadnego Lendliza nie. Żadnego Lendliza mi nie chcą dać. Oczywiście Manpower nam spada, ale nie aż, aż tyle, żebym musiał się przejmować. Dobra, tu są już niemieckie dywizje. Pewnie te, które miały garnizonować wybrzeże. Tutaj na południe. Ty się trzymasz. Mam nadzieję, że się utrzymasz. Tędy, tędy. W ten sposób. Zaatakuj tą włoską dywizję. Doskonale. Ty udajesz się tutaj. Aj, chyba stracimy tą bramę. Chyba, tak, z dwóch stron nas atakują, tylko żeby ta dywizja zdążyła, żeby nam nie odcięli tej jednej. No dobra, wy zdążyliście. No, może być kiepsko. Pomóżcie im tutaj. Okej, okay, doskonale. A wy na razie męczcie tych Włochów, to jest górska dywizja. Kawaleria? Piechota? Doskonale. Węgrzy się trzymają, Jugosławia trochę gorzej. Mordo, my cię nie zaatakujemy, możesz wycofać te dywizje z tej granicy, naprawdę. Masz inne, bardziej zagrożone odcinki frontu. No właśnie, co robią Sowieci, bo to trzeba kontrolować. Znowu uzasadniasz cel wojenny na... Co? Okej, okay. Może chcą ich dokończyć. No, ta włoska dywizja musi umrzeć. Nie możemy sobie pozwolić, żeby pięć naszych dywizji stało wokół jednej włoskiej. To jest zbyt wielka strata, jeżeli chodzi o żołnierzy. Ci się raczej utrzymają. Tak, utrzymaliśmy tą bremę. Doskonale, ci się wycofują. To jeszcze można by dopuszować. Dobra, na razie tak. Wy jesteście tutaj, spróbujecie ich pusznąć? Spróbujcie. Tą jedną dywizją wejdziesz tędy. Okej. No, powiem wam, że Niemcy chyba... Chyba jest dobrze, tak, jest dobrze. Na moje to wygląda soczyście i obiecująco. Tu powstaje soczysty kociołek. Wchodzimy na teren Czech od środka, omijemy całą linię fortów. Jak dla mnie genialne. Wy nie macie chyba zaopatrzenia, bo to jest stocznia, nie port. Tak, są dwie stocznie, tu nie ma żadnego portu, więc wy nie macie zaopatrzenia. Dość mocno ich odpuszczowaliśmy, to mi się podoba. Tędy i tędy. Jeżeli chodzi o nasz sprzęt, to jest... obiecujące. Jak dla mnie to jest obiecujące, tylko ja bym zrobił małą... Aha, wy już nawet tak produkujecie, okej. Okay. Potrzebujemy stali. Musimy zacząć importować stal. No to weźmy tą stalę od... Stal może od... Weźmy jedną od Węgier.
Jedną weźmy od Węgier, a drugą weźmy od Stanów Zjednoczonych w ten sposób. Zgadza się, zgadza się. Na razie ropy i gumy nie będziemy importować, bo to są zbyt małe liczby. No i aha, tego nie spuszujesz. Nie, to Sowieci puszują. No to Sowieci nie mogą sobie puszować. Nie będę im bronił. Tu się przemieszczamy, ok, doskonale. To mi się podoba, to naprawdę mi się podoba, bo to można by wykorzystać. To są góry, nie ma fortów, tylko żeby się przebić. Zróbmy coś takiego. 87, może się przebijemy. Możesz udać się również tutaj tą kawalerią. Powinniśmy to wykorzystać. Co wy chcecie? Prośba o pakt o nieagresji. Żadne państwo chińskie, ok? Ty się możesz zatrzymać. Te dywizje też niech się zatrzymają. A wy możecie ich odciąć. No i te tutaj dywizje w tym kociołku są bez zaopatrzenia. Doskonale, doskonale. Widzę, że Niemcy się cofają. Dobrze, dobrze. Jak ten desant? Aha, widzę, że tylko zajęli porty, na razie siedzą. Jugosławia też się trzyma. Włochy są już, znaczy... Włoskie nabytki w Afryce Północnej są już raczej stracone. Nieźle, nieźle. Tej dywizji spada zorganizowanie. Poczekajmy jeszcze chwilę. Niech się poduszą. Widzę, że też sprzętu zaczyna im brakować. Nawet Francja Vichy musi pomagać już Niemcom. No to naprawdę musi im się palić grunt pod nogami. Okej, dobra. Ci są bez zaopatrzenia. Poczekajmy. Niech się wykrwawią. Co prawda są bez będą tracić to zaopatrzenie, ale cały czas są na terenach górskich. Tu jeszcze jest rzeka. Więc będzie trudniej to puszować. Więc poczekajmy. Dajmy im czas. Nigdzie nam się nie śpieszy. W sumie jesteśmy bardzo blisko Wiednia. Gdybyśmy zajęli Wiedeń, no nie, raczej nie skapitulują, ale już bliżej niż dalej, tylko żeby Węgrzy się utrzymali. Możemy spróbować. Weź wspomóż, bo tu zaraz przełamiemy, to zawsze jedna prowincja dalej, blisko Bratysławy. Naprawdę ta jedna niemiecka dywizja tak się broni, aż tak się broni. Gdybyśmy ją przełamali, zanim te posiłki dojdą, byłoby zarąbiście, ale chyba nie zdążymy, No nie. Dobra, to wstrzymajcie ten atak. Na razie nie musimy tego przełamywać. Na razie zajmiemy się likwidacją tego kociołka. Tu są dwie, cztery dywizje. Okej, spoko. Zawsze coś. Jeszcze tutaj dwie dywizje się kitraszą. Spróbujmy. 88. Oni nie powinni mieć... Nie no. Ej, oni dostają skądś zaopatrzenie. Jak wy zaopatrzenie dostajecie? Przecież nie... Czemu wy nie macie kary za brak zaopatrzenia? Co to za sztuczki magiczne? Halo? Nie macie portu. To są stocznie. O, ciekawe. Ciekawe. Okej, dobra. Gdzie jest ta nasza magiczna armia? Nasza magiczna armia znajduje się tutaj. 8 dywizji w tym miejscu? Nie, nie. Żartowałem. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie musimy puszować. Nie musimy puszować, jak nie ma gdzie... Dobra, tu ich pokonaliśmy. To 12 dywizji. Wow, aż tutaj 12 dywizji stało. No to niedobrze. Znaczy, dobrze, że je teraz zwolniliśmy. Węgrzy mnie martwią. Najgorsze, co może się teraz stać, to kapitulacja Węgier. 7 dywizji wam tylko zostało. Jak wam pomóc? Ej, karabin przeciwpancerny. Pozwala użycie lekkiego karabinu przeciwpancernego. Okej, spoko. Nie wiem, na jakiej zasadzie to powinno działać, ale zaraz zobaczymy. Czy ja nie mogę tego zrobić? Gospodarki wojennej? Nie mogę zrobić gospodarki wojennej. Modernizacja artylerii, broń przeciwpancerna. Broń piechoty, nie. Doktryna lądowa byłaby niegłupia. Chyba, żebyśmy w przemysł już poszli. Jedności narodowej nam nie trzeba. Porozumienie z Rumunią. Czy my chcemy Rumunię? Nie, bo teraz Rumunii we frakcji nie chcemy, bo teraz jest większa szansa, że Sowieci zażądają Besarabii, a jak Rumunia by była w Międzymorzu, jeśli by była w Międzymorzu, to mogłaby się poczuć pewniej. Na razie tego robić nie będziemy. Umowa handlowa, na razie nam tego nie potrzeba. Dobra, weźmiemy sobie do doktryny tego buścika, plan operacyjny Z. To się przyda, dawaj. To się na pewno przyda. Zacznijmy badania tego i teraz... czy my chcemy zmieniać produkcję tej artylerii? Nie no, 62 zapotrzebowanie, więc na razie się wstrzymamy. Pytanie, czy wy macie braki zaopatrzenia? Tak, macie karę za brak zaopatrzenia. Ale poczekajmy jeszcze, poczekajmy, niech się jeszcze troszeczkę tam pomęczą w tym kociołku. Czy wy nas atakujecie? Nie, to my ich atakujemy. Czemu wy a to Sowieci atakują? Tak, Sowieci atakują, Boże. Wstajmy się, że to nasi atakują. Węgrzy jakieś samobójcze ataki przypuszczają. Niech będzie. To są chorwackie dywizje, właśnie, ta Chorwacja dość szybko rośnie. 6 dywizji. Ciekawe, a wy macie własne drzewko narodowe? Pokażcie. Rozwój przemysłu cywilnego? Nie, wy macie standardowe. Hello, my lady! Co tu? Ej, to trzeba puszować.
teraz to naprawdę trzeba zacząć już puszować tak, tak, tak po całości. Tutaj. Okej. Tutaj. No to już wiadomo, czemu Niemcy tak się cofnęli. Naprawdę, naprawdę dobra wiadomość. Czy możemy zająć Pragę? Nie, Praga jest tędy. Ale co? Desant? No nie gadajcie, że Francja Vichy mi się desantuje, co? Naprawdę? Ej, oni naprawdę chcą się tam zdesantować. Daj mi połowę z was, chodźcie do Kilonii. Są dwie dywizje. Piechota. Nawet dobre te dywizje, ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aha. Dobra, już tego kociołka już musimy się pozbyć. Potrzebuję tych dywizji, żeby zacząć ostateczny szturm. Musimy zacząć puszować. Może tą kawalerię daj tutaj. O, w ten sposób. To tego się trzeba pozbyć. Potrzebuję tych dywizji na froncie. Jeżeli mamy to wygrać, to potrzebujemy zacząć puszować na całej linii. Atak przez rzekę. Może. Tędy. Jedna dywizja tutaj, okej, okay, doskonale. No i zdesantowałem się w Kilonii, ale te dwie dywizje powinny sobie poradzić. O, wolny Lipsk, dziękuję, zapraszam. Dobra, kociołki umierają, te dywizje tego się pozbędą i zaraz podejdą pod linię frontu. Doskonale, doskonale. Tu jeszcze bronią się dwie dywizje, zaraz zostaną całkowicie zniszczone, jak tak Jugosławia. Jugosławia się trzyma, tylko żeby jeszcze Węgrzy jeszcze troszeczkę wytrzymali, będzie zarobiście. Zrobiliśmy sobie artylerię. Mamy rok 40. Czy ja chcę coś teraz robić? Szyfracja? W sumie powinniśmy zrobić to już. Zacznij mi to robić, tak, tak, tak. A właściwie tutaj wam podziękuję za uwagę, przypominam o Srogiej Babce w Górze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cie, może Niemcy skapitulują? Może. Dobra, cześć, trzymajcie się, na razie.